Jusimanowi towarzyskich, bardzo serdecznie, z tej strony Kroksy i w dzisiejszym odcinku postanowiłem otworzyć już dawno nieotwierane przeze mnie karty UEFA Champions League sezon 2015-16. Jak możecie wiedzieć, z ostatnich dni do półfinału przeszli Manchester City, który zagrał z Realem Madryt, który wygrał z Wolfsburgiem 3-0, był hat-trick Ronaldo, wystarczyła Wolfsburgowi jedna bramka, żeby przejść dalej. Nie wiem tylko jak mecz... Poczekajcie chwilę. Real gra z Manchesterem City, o ile się nie mylę, a Bayern Monachium zagra z Atletico Madryt. Nie mam pojęcia jak Manchester City wygrał z kim, ponieważ nie oglądałem tego meczu. Wiem tylko, że Wolfsburg przegrał z Realem 0-3. No i też Barcelona właśnie przegrała 2-0 z Atletico Madryt. No trochę tam gwiazdy się nie pokazały Barcelony. No powiem wam, że nie jestem za bardzo zadowolony z tego, że no jako kibic Realu powinienem być zadowolony, że Barcelona odpadła, ale no, że większa satysfakcja jest jak się wygra z takim odwiecznym rywalem, jak Barcelona właśnie jest. To jest bardzo stary, od zawsze to jest rywal Real Madryt, właśnie FC Barcelona. Nie mam nic do tego klubu, no ale wolałbym, żeby właśnie Real Madryt i Barcelona spotkali się w finale, bo przecież to są wyłonione najlepsze drużyny. No dobra, skończymy już paplać, przejdźmy do otwierania właśnie przygotowanych przeze mnie trzech saszetek kart. Okej, w pierwszej saszetce mamy standardowo kod, zapomniałem w ogóle, że te kody są. Czekajcie, mamy tak, okej, zapomniałem już w ogóle jak te karty wyglądają praktycznie. Tutaj mamy kartę gwiazdy Robena i wszystko ładnie ostrza, to jest moja powtórka. Mamy Edena Hazarda, to nie jest powtórka. Mamy Jutuna i mamy Ahmeda Musę, zawodnika meczu. Mamy Javiera Hernandeza i Buraka Yılmaz'a. Kolejna saszetka. I w tej saszetce mamy rybalkę. Tutaj możecie zauważyć, że trafił się Thomas Miller. Tutaj mamy Rosenberga. Tutaj mamy duet pomocników Imbula i Herrera. Tutaj mamy Locandia. I tutaj mamy Alexa Oxlade, Chamberlaina i Hectora Herrera. I ostatnia saszetka z Champions League. Mamy tutaj Luisa Suareza. I tutaj mamy Finnboasona, czy jak to się tam czyta, nie wiem. Mam tutaj dalej Nemanja Matića. Chyba mam najwięcej kart właśnie z Chelsea albo Manchester City. Z Manchester City mi brakuje jednej karty, więc nie wiem jak to będzie wziął. Mam tutaj Gaita na kartę gwiazdy. Mamy Talsika, zawodnika meczu. Mamy tutaj Pereiro z PSV. I mam tutaj Klisiego z Manchesteru City, to jest chyba właśnie ta ostatnia karta, której mi brakowało. Nie wiem za bardzo. No i to by była ostatnia saszetka. Jeżeli filmik wam się spodobał, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, zajrzyjcie na wszelkie social media. Oczywiście też możecie zajrzeć w ankietę, która jest w opisie. Decyduje to, co nagrać, tylko proszę nie głosujcie na Q&A, ponieważ Q&A będę robił na większą ilość widzów, na przykład nie wiem, 1000, 1500. Nie wiem, czy w ogóle to kiedyś nastanie, ale właśnie na tą liczbę będę robił Q&A, więc nie zaznaczajcie, że Q&A, ponieważ tam chyba bodajże 3 osoby wybrały Q&A. No i to by było już chyba na tyle. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.